Piszę to z domu mojego sąsiada, gdzie obecnie czekamy na policję. Przypuszczam, że powiem im to samo, co powiedziałem Jackowi, gdy rano przyszedłem dobijać się do jego drzwi. Nie mogę powiedzieć im prawdy, nie uwierzyliby w ani jedno słowo i nie mogę ich za to winić. Nie jestem pewien, dlaczego w ogóle to piszę. Możesz być jedyną osobą, która mi uwierzy. Poza tym muszę komuś powiedzieć, inaczej chyba stracę rozum. Dla kontekstu, mój dom znajduje się obok dużego, otwartego pola. Za nim jest kilka akrów drzew. Mały las, jak lubi mówić moja żona. Nasz najbliższy sąsiad, Jack, mieszka około 1,5 kilometra w dół drogi, więc mamy tę przestrzeń tylko dla siebie. Nasz własny mały raj. Cóż, przynajmniej tak kiedyś myślałem. Teraz nie czuję się tu bezpiecznie. W ogóle. To miejsce jest dla mnie skażone i nie wiem, co robić. Ostatniej wiosny Michelle, moja żona, pomyślała, że dobrym pomysłem będzie zakup jednej z tych kamer bezpieczeństwa do drzwi. Zaginęło nam kilka rzeczy i mieliśmy także parę drobnych zniszczeń na posesji. Nic poważnego, tylko kilka zbitych doniczek i brakujące ozdoby na trawniku. Próbowałem jej powiedzieć, że to pewnie jacyś nastolatkowie z miasta, którzy znaleźli sobie coś ekscytującego do roboty. Ale ona nie chciała o tym słyszeć, nie obchodziły jej doniczki ani ozdoby na trawniku. Po prostu nie chciała, żeby ktoś chodził po naszej posesji. Pomyślałem, że trochę dramatyzuję, ale mimo to się z nią zgodziłem. Kupiliśmy więc kamerę. Zainstalowałem ją jeszcze tego samego dnia, tuż przy naszych światłach ganku, abyśmy mieli widok na drzwi wejściowe i jak najwięcej przodu naszej nieruchomości w ujęciu, jak to tylko możliwe. Po 2 dniach wreszcie rozwiązaliśmy zagadkę zaginionego wystroju trawnika. To było dość zabawne patrzeć, jak 2 szopy zabierają solarne lampy ogrodowe mojej żony i przenoszą je na 2 nogach. Oglądanie ich uciekających z niebieskimi żarówkami w łapkach było naprawdę śmieszne. Nawet wyglądali jak włamywacze z tymi ich maskami. Zastanawiałem się, co te zwierzęta robiły z tymi wszystkimi lampkami. Michelle zaczęła wystawiać miski z kocią karmą i o dziwo złodziejstwo ustało. Postanowiliśmy nie zdejmować kamery. Okazało się, że może się przydać. Michelle była poza miastem ze względu na pracę przez ostatnie 4 dni. Miała być w domu wczoraj wieczorem około kolacji, ale zadzwoniła, aby powiedzieć mi, że samolot się spóźnił i nie będzie jej w domu do 4 rano albo i później. To była normalna noc, nic nadzwyczajnego. Posprzątałem dom, zrobiłem zupę na obiad i nakarmiłem kota. Potem rozłożyłem się na kanapie i do późna oglądałem telewizję. Poszedłem spać około 2 w nocy. Spałem tylko trochę ponad godzinę, zanim obudził mnie alarm w telefonie. Powiadomienie o kamerze bezpieczeństwa. Nie było niczym niezwykłym dostać alarm, szczególnie późno w nocy. Zazwyczaj to był jakiś nocny ptak, lis lub szop, ale i tak chwyciłem telefon z mojej szafki nocnej, aby to sprawdzić. Była chwila po 3:00, a moja pierwsza myśl była taka, że Michelle wróciła do domu wcześniej niż myślała. Położyłem się na plecach, nasłuchując odgłosów mojej żony wchodzącej do domu, ale nie słyszałem nic, tylko cisza. Jęknąłem, myśląc, że zapomniała klucze. Nie byłby to pierwszy raz, prawdopodobnie zgubiła je w hotelu lub na lotnisku. Nie wstałem jednak, żeby to sprawdzić, bo nadal nie słyszałem jej pukania. Otworzyłem aplikację i włączyłem przekaz na żywo. Michelle stała na ganku, po prostu wpatrując się w drzwi. Usiadłem na łóżku, chcąc wstać i ją wpuścić, kiedy nagle coś mnie powstrzymało. To była jej twarz, ale uśmiechała się. To nie był byle jaki uśmiech, ale taki, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Dziwny, cienki grymas, który rozciągał się przez całą szerokość jej twarzy. Jakby ktoś próbował pokazać wszystkie swoje zęby. Stała tak przez dłuższą chwilę, zupełnie bez ruchu, jak przerażający manekin. Po minucie jej usta powoli się rozchyliły, tworząc wściekły grymas. Utrzymała ten wyraz przez minutę, po czym jej usta z powrotem opadły w dół, a na czole pojawiła się głęboka zmarszczka. Siedziałem tam w łóżku, patrząc, jak moja żona ćwiczy różne wyrazy twarzy, jakby po raz pierwszy była we własnym ciele.
To było dziwaczne i trochę niepokojące. Kontynuowała wykonywanie poszczególnych ruchów, nie spiesząc się z żadnym z nich. Po obserwowaniu jej przez prawie 15 minut w końcu otrząsnąłem się z mojego szoku i nacisnąłem przycisk domofonu. Co ty u licha robisz? Powiedziałem. Jej głowa skierowała się w stronę kamery, patrząc na nią szeroko otwartymi oczami. To było tak, jakby zapomniała, że kamera w ogóle tam jest. Jej usta częściowo wisiały, otwarte z jednej strony, złapane pomiędzy uśmiechem a złością. Nie odpowiedziała mi, tylko dalej się gapiła. Jej twarz zastygła w tym niepokojącym grymasie. Czekałem przez dłuższą chwilę, nieco niepewny, co powinienem zrobić. Im dłużej jej się przyglądałem, tym bardziej uświadamiałem sobie, jak dziwnie wyglądała. Z początku nie zauważyłem, będąc w połowie śpiącym, ale teraz, kiedy byłem już przebudzony, było to tak oczywiste, że zastanawiałem się, jak w ogóle mogłem nie dostrzec tego od razu. Wydawała się dużo wyższa, czubek jej głowy znajdował się tuż nad małym prętem, którego używaliśmy do wieszania różnych flag świątecznych. Zawsze musiałem stawać na palcach, żeby móc go dosięgnąć. To nie była jedyna dziwna rzecz. Jej ramiona były o wiele za długie, zwisały poniżej kolan. Nawet jej twarz była inna, podobna, na tyle, że nie dało się od razu tego zauważyć, ale kiedy naprawdę się przyjrzałem, mogłem zobaczyć, że wydawała się bardziej wąska, jakby została rozciągnięta od czubka głowy aż do szczęki. Skóra wyglądała zbyt ciasno, jakby była o dwa rozmiary za mała, a kości pod nią były mocno widoczne. W tym momencie zacząłem panikować. Nie wiedziałem, czy miała jakiś straszny wypadek czy co, ale byłem pewien, że coś jest z nią bardzo nie tak. Kochanie, czy wszystko w porządku? Zapytałem. Mój głos drżał. W odpowiedzi na moje pytanie Michelle tupnęła nogą, kręcąc głową. Zanim zdążyłem powiedzieć coś jeszcze, wyciągnęła rękę, chwyciła za gałkę drzwi i zawzięcie nią szarpała. Natychmiast wypełniła mnie groza na samą myśl o tym, że mogłaby wejść do środka. Nie wpuszczę cię, powiedziałem szybko. Słyszałem, jak gorączkowo szarpała klamkę, jej twarz wciąż wpatrywała się w kamerę. W końcu po kilku minutach puściła i wydała dźwięk podobny do śmiechu. Ten odgłos sprawił, że po moim karku przebiegły zimne dreszcze. Już jestem, powiedziała. Jej głos, podobnie jak twarz, był podobny, ale nie pasował całkowicie. Już jestem, otworzysz drzwi? Prawie zadzwoniłem pod 911, ale przyznam, że przestraszyłem się, że moja żona miała po prostu jakiś nagły przypadek medyczny. Może powinienem zadzwonić po pomoc, powiedziałem. Znów potrząsnęła głową, jej długie włosy latały z boku na bok. Wtedy coś się z nią stało i ten obraz będzie mnie trzymał do końca życia. Michelle lub rzecz, która desperacko próbowała nią być, wydawała się rozciągać tuż przed moimi oczami. Jej tors wydłużył się i urósł tak, że głowa poszybowała tuż pod sufit. Jej skóra wyglądała na tak napiętą, że prawie mogłem usłyszeć, jak się ciągnie. Miała problemy z utrzymaniem się na dwóch nogach, ale dała radę. Próbowała zamknąć usta, ale nie mogła tego zrobić całkowicie. Jej szczęka po prostu zwisała do klatki piersiowej. Dzwonię na policję, krzyknąłem z przerażeniem. W chwili, gdy słowa opuściły moje usta, jej twarz wykrzywiła się w wyrazie czystej nienawiści. Nigdy w życiu nie widziałem takiej wściekłości, a już na pewno nie na twarzy mojej żony. Szybko jak błyskawica spadła na ganek i przeczołgała się po schodach na trawnik. Patrzyłem z przerażeniem, jak sunie w kierunku pola. Jej długie ramiona wygięte pod obrzydliwym kątem podpierały się o ziemię. Dotarła do krawędzi pola i zniknęła w wysokiej trawie. Siedziałem wpatrzony w ekran. Serce mi waliło. Bałem się odwrócić wzrok od kamery, choćby na chwilę. Po godzinie, kiedy wciąż jej nie widziałem, poczułem się na tyle bezpiecznie, że odłożyłem telefon i wiedząc, że nie mogę zrobić nic więcej w tym temacie, spróbowałem zasnąć. Myślałem o zadzwonieniu do żony, ale część mnie bała się, że usłyszę tę marną imitację po drugiej stronie.
Jakiś czas później zapadłem w niespokojny sen. Nie spałem długo, zanim mój telefon obudził mnie ponownie. Kolejne powiadomienie. Włączyłem aplikację i wstrzymałem oddech, przerażony tym, co zobaczę. Kiedy pojawił się obraz, od razu wiedziałem, że patrzę na moją żonę. Ulga zalała moje ciało. Stała na ganku z walizką na podłodze, grzebiąc w torebce. Prawdopodobnie szukała swoich kluczy. Znowu zgubiłaś klucze? Powiedziałem, naciskając przycisk domofonu. Skoczyła na dźwięk mojego głosu, prawie upuszczając swoją torebkę. Wstałeś, powiedziała, uśmiechając się. Wygląda na to, że tak. Wpuścisz mnie? Powiedziała, spoglądając w górę w stronę kamery. Zawsze miała sposób na sprawienie, że czułem się całkowicie swobodnie, nawet po tym, jak byłem świadkiem koszmaru zaledwie kilka godzin wcześniej. Przypuszczam, że nie byłbym zbyt dobrym mężem, gdybym pozwolił ci stać na ganku przez całą noc. Uśmiechnęła się, ja powiedziałem, żeby chwilę poczekała. Wstałem z łóżka i wsunąłem kapcie. Wtedy właśnie kątem oka wychwyciłem jakiś ruch na ekranie. Daleko na polu z trawy wyłoniła się głowa umieszczona wysoko na zbyt długiej szyi. Z moich ust wydobył się krzyk, a ja prawie upuściłem telefon. Byłem przyklejony do podłogi, nie mogąc oderwać wzroku od tego czegoś, co obserwowało mój dom. Głowa lekko się pochyliła, po czym ciało podniosło się do góry. Stało na polu, obserwując, a potem ku mojemu przerażeniu zaczęło szybko sunąć w kierunku domu, nierównym, chaotycznym krokiem. Nie mogłem się powstrzymać od krzyku. Nadchodziło po moją żonę i to szybko. Pobiegłem w dół korytarza, upuszczając przy tym telefon, przeskakując po stopniach. Straciłem równowagę i prześlizgnąłem się przez frontowy hol, zderzając się z drzwiami wejściowymi. Krzyczałem niespójnie, walcząc z zamkami. Słyszałem zatroskany głos mojej żony, która pytała mnie, co się stało. Gdy trzęsącą się dłonią próbowałem przekręcić zamek, usłyszałem jej krzyk. Tym razem czystego strachu. W końcu udało mi się otworzyć drzwi. Chwyciłem ją za kurtkę i wciągnąłem do środka. Oparłem się o drzwi, ciężko dysząc. Usłyszałem stłumione uderzenie na ganku, ale potem było cicho. Moja żona była przerażona, blada i prawie we łzach. Odmówiła rozmowy o tym, co widziała, i nie chciała zobaczyć nagrania, na którym widać to coś. Pozwoliłem jej zasnąć, zapewniając, że dom jest bezpieczny. Ja nie spałem, sprawdzając okna i przekaz na żywo. Obserwowałem pole w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów tego czegoś, ale wydawało się, że już go nie ma. Wkrótce po tym, jak Michelle poszła spać, postanowiłem obejrzeć nagranie, żeby sprawdzić, czy uda mi się ustalić, dokąd poszło to coś. Bałem się go zobaczyć ponownie, może dlatego zwlekałem. Odtworzyłem film i patrzyłem, jak to coś szamotało się po polu, idąc w kierunku mojego domu. Jego długie ramiona wyciągnięte przed siebie i przerażający wyraz twarzy. Uśmiech był tym straszniejszy, im bardziej się zbliżał. Widziałem na ekranie moją żonę, która martwiła się o mnie, słysząc mój krzyk w domu, zupełnie nieświadoma niebezpieczeństwa, w jakim się znalazła. Ledwo udało mi się przebrnąć przez cały film, patrząc, jak jest coraz bliżej. Kiedy to coś dotarło do ganku, słyszałem, jak próbuje otworzyć drzwi od środka. Ale sekundy przed tym, jak je odblokowałem, te długie ręce wyciągnęły się, chwytając moją żonę za ramiona i zrywając ją do tyłu z ganku. Była w stanie krzyknąć tylko raz. Nie wiem, co to coś z nią zrobiło, ale widziałem, jak weszło na ganek, ustawiając się przed drzwiami. Jego kończyny dopasowały się do bardziej ludzkiego wyglądu. Tuż przed tym, jak moja ręka wciągnęła ją do środka, to coś uśmiechnęło się do kamery. Jego usta rozciągnęły się niemożliwie szeroko. Przez chwilę prawie nie wierzyłem, jakby mój mózg nie chciał na to pozwolić. Ale kiedy stałem w korytarzu, próbując przetworzyć to, co zobaczyłem i co to oznacza, usłyszałem dźwięk czegoś, co schodziło ze schodów. Wtedy pobiegłem, nie oglądałem się za siebie. Nie chciałem widzieć tego, co wiedziałem, że tam zobaczę.
czegoś niesamowicie podobnego do mojej żony, z gibkimi kończynami i skórą naciągniętą na ostre kości. Wiedziałem, że jeśli spojrzę za siebie, mój umysł może tego nie wytrzymać. Biegłem szybciej niż kiedykolwiek, wyskakując z domu i pędząc w dół drogi. Dotarłem do domu mojego sąsiada i zapukałem do drzwi. Powiedziałem mu, że ktoś się włamał. Nigdy nie uwierzyłby w prawdę. Wróciliśmy do mojego domu uzbrojeni w karabin Jacka, ale oczywiście mieszkanie było puste. Nie mogliśmy też znaleźć Michelle. Były tam tylko ślady przeciągania przez cały mój trawnik, biegnące prosto na pole. Nie musiałem oglądać filmu, żeby wiedzieć, co je zrobiło. Przeszukaliśmy pole i las, ale nie znaleźliśmy nic poza kilkoma pasmami włosów, które wyglądały przerażająco podobnie do tych Michelle. Włosy znajdowały się wysoko na gałęzi, na drzewie, na które nawet nam niezwykle trudno byłoby się wspiąć. Jack powiedział, że to musiał być ptak. Przyleciał tam z włosami, żeby zrobić sobie gniazdo. Chyba nie zauważył rozbryzgów krwi wzdłuż pnia. Może to i lepiej. W końcu wróciliśmy do mieszkania Jacka i zadzwoniliśmy na policję. Jack uznał, że tak będzie najlepiej. Zgodziłem się, ale wiem, że to niewiele zmieni. Michelle już dawno nie ma. Mam tylko nadzieję, że nie cierpiała. Poczucie winy, że jej nie uratowałem, że nie wiedziałem, że to coś nie było moją żoną, jest tak głębokie, że aż boli przy oddychaniu. Skasowałem filmy. Nie mogłem znieść ich ponownego oglądania. Myślę, że mój umysł całkowicie by się załamał, gdybym to zrobił. Policja skończyła przeszukiwać las. Chyba w końcu będę musiał złożyć zeznania. Powiem im to samo co Jackowi. To nie tak, że mam jakiś wybór. Chyba, że chcę spędzić resztę swoich dni w wyściełanym pokoju bez klamek. Choć biorąc pod uwagę alternatywę w postaci pozostania samemu w tym domu, to nie jest taki zły pomysł. Jeśli masz jakiekolwiek doświadczenie z tym czymś, albo masz jakąś wskazówkę, co powinienem zrobić, jeśli znowu się pojawi, proszę, daj mi znać. Mam silne przeczucie, że to coś wróci, a Bóg jeden wie, jak wtedy będzie wyglądać. Jack zachowuje się trochę nerwowo, odkąd wróciliśmy z lasu. I może to tylko moja wyobraźnia, ale jego skóra wydaje się być trochę za cienka.